Także hej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dzywer, to jest kolejny odcinek na Survivalu, na Super Survivalu. Moi drodzy, jesteśmy na kolejnym odcinku na naszym Survivalu. Jesteśmy akurat przy farmie żelaza, która bardzo już dawna produkuje dla nas żelazo, które zbiera się oczywiście tutaj w naszym dozowniku. Ale nie jest to dzisiejszym tematem odcinka, ponieważ moi drodzy, postanowiłem spełnić obietnicę, którą jest taka tycia obietnica z bardzo dawnego czasu już. Mianowicie pozbyć się farmy kurczaków, tej, która znajduje się tam przy moim pierwszym domku. Mam zamiar dzisiaj to zrobić, ale wpierw muszę odłożyć pewien artefakt, tak? Pewien podpis top donatora jednego z moich live'ów. W takim celu właśnie udam się zaraz do groty donatorów, gdzie zresztą znajduje się nasze TNT, które będziemy użytkować ku niszczeniu tej farmy. Ponieważ tamta farma została przeniesiona tutaj i znajduje się ona właśnie w tym miejscu. No i tutaj generujemy sobie jedzonko z kurczaków, plus mam troszeczkę nowe źródło pożywienia, ale o nim za chwilę zresztą. No, póki co tutaj sobie wszystko produkuję. Jak widzicie, wszystko jest prawie skończone. Jedyna rzecz to ta farma złota, którą mam zamiar usunąć. Prawdopodobnie dzisiaj będzie nawet livestream z być może przebudowy tego, lub po prostu inną rzecz tutaj wybuduję, bo ta farma troszeczkę bardzo w ogóle nie działa. I szkoda mi zajmować to miejsce, jak tam może się znaleźć coś innego. I właśnie taki jest plan, że dzisiaj będę tam przebudowywał i znajdzie się tam coś innego, nowego. Niestety będzie to trochę czasochłonne, dlatego to właśnie na live będę robił. Co dalej? Farma potworów oczywiście działa, jeszcze jej nie dobudowałem. Nie wiem, czy jest sens ją dobudowywać, bo jest naprawdę efektywna, efektowna i tak dalej. No i oczywiście możemy już zeskakiwać z naszej wyspy, ponieważ nie ma chyba tutaj nic do robienia, także hop i lecimy, kurczę. Na szczęście portal mam gdzieś tu na dole, także właśnie będę mógł sobie nim przejść. I nasza oczywiście sala chwały top donatorów z live'ów i sponsorów live'owych znajduje się w tym miejscu. Tak, jest to taki niepozorny domeczek, który budowaliśmy na streamie. Część z was na pewno go już kojarzy. Właśnie po ostatnim streamie obiecałem, że zaniosę ten tutaj top donecik na Emeraldzie właśnie do tej sali. No i tego jak na razie nie zrobiłem. Dziękuję bardzo za subskrypcję. I widzę, że powoli nam zaczyna brakować tutaj miejsca, także niedługo, już niedługo będę musiał wyburzać dalszą drogę. Tutaj mamy naszych sponsorów, którzy są na kurczakach. To są moje kurczaczki dodatkowe, sponsorowe, czy coś tego typu, nie? Ale nasze TNT. Mam tylko 3 staki. No, powinno teoretycznie wystarczyć. Mam też obsydian jakiś, łuk strzały. Łuk zabiorę sobie w razie czego. I tego Gastira też wezmę. Dlaczego? W sumie się przekonacie dopiero. Więc mam tutaj wszystkie rzeczy, które będą mi dzisiaj potrzebne. I zabieramy się czym prędzej do portalu. Swoją drogą, przypominam o zostawieniu łapki w górę, jeśli chcecie więcej Survivalu, a myślę, że już niedługo jakiś odcinek przygotowy bardziej może się zdarzyć nawet. Osobiście jestem chętny na jakąś wyprawę, więc będę musiał kogoś zabrać w końcu i pójść, kurczę, nie wiem, na podwodną twierdzę, czy na cokolwiek, kurczę. Jakiś survival na survivalu będzie trzeba zrobić. I taki jest właśnie plan. Co do tego miejsca, niedługo będę chciał się wziąć za jego przebudowę. Niestety właśnie wziąłem się za plan projektu laboratorium, który znajduje się na pierwszej lokacji, przy moim domku po prostu, nie? I właśnie tym projektem mam zamiar się na razie zająć. Jest on jakby projektem numer jeden. Zanim go skończę, nie mam zamiaru się brać zbytnio za inne projekty. To muszę kurczę ponaprawić tę trasę, bo niestety ostatnio po przechadzce trochę gaz do mnie poszczelał i poniszczył niektóre tutaj klocki, jak widzicie. Przez to dosyć ciężko mi się tutaj transportować. No niestety, będę musiał tutaj ponaprawiać. Zresztą chciałbym trochę przebudować i ulepszyć to może tą trasę, nie wiem. To jest też temat na live, wiecie, zdecydowanie, nie no. Zawsze lubię na live zganiać takie rzeczy, które są trochę czasochłonne i raczej nudnawe, raczej takie przewidywalne, nie, co będziemy tutaj robić. Także spoko, zmierzamy teraz do portalu czym prędzej. Musimy przejść przez wioskę, czyli z wioski będziemy szli do mojego domku. Okej, ale widzę, że tutaj jest jakiś gastek. Siema gast, siema, idziemy powalczyć, stary. Może tak lootingiem cię machnę? Chyba nie jednak. No i pięknie, moi drodzy, tak to się robi. No szkoda, że akurat Gastir nam spadł do lawy, także przykro mi z tego powodu. Ale idziemy teraz czym prędzej sobie do wioseczki tutaj i zobaczymy, co tam się w ogóle zmieniło. Dawno mnie tu nie było, z tydzień chyba nie byłem na survivalu, wiecie? Takie sobie powiedzmy przerwy zrobiłem, troszeczkę. Chyba nie ma tutaj za wiele nowości, tu widzę jakieś sklepy są. Ale też za bardzo różnic nie widzę jakiejś. Co tam jest, kurczę? Tu team jakiś, kurczę, nam przez ściany tam widać. Ale ja jestem sam w tym momencie, także podejrzane troszeczkę to jest. Ale dobra, nie będę się na tym skupiał. Idziemy czym prędzej do mojego domku. Sprawa też dosyć ciekawa, ponieważ właśnie niedawno skończyłem moje miejsce do trade'ów, które zresztą wam zaraz pokażę. Brakuje tam jeszcze tylko trochę spawn slabów, w sumie ścieżki doprowadzające do głównej drogi.
więc tym też będę musiał się zająć. Tak, bardzo dużo do robienia, kurczę, jestem w ogóle zapracowany w survivalu. Ale skończyłem ten targ, mam tam 5 NPC-tów, no i resztę NPC-tów, którą mam tutaj, przynajmniej w okolicy, chciałbym oddać ziojace. Także niedługo będzie prawdopodobnie jakiś transport ich przez portal czy coś. Mają mi dać znać, kiedy będą chcieli ich zabrać, bo już wszystko jest tak naprawdę przygotowane, zresztą wam to pokażę najpierw. Tutaj mam oczywiście moje króweczki, owieczki. Troszeczkę się ich mało zrobiło, ale dlaczego to właściwie zobaczycie za chwilę, kiedy dojdziemy do specjalnego miejsca, które zresztą na live'ach było pokazywane, także większość z was pewnie kojarzy. No i jest tutaj nasze miejsce targowe. To jest targowisko, na którym będę musiał skończyć jeszcze Emeralda, który jest tutaj wzorem do tradowania. Mamy tutaj oczywiście kleryka, czyli dosyć przydatne przedmioty. Mamy tutaj toolsmitha, czyli sprzedawanie węgla, jakieś skupy żelaznych rzeczy. Mamy librariana z mending, tego mojego najlepszego librariana dałem tutaj. Co dalej? Fletcher, u którego możemy sprzedawać pajęczyny. Ja, farma potworów, pajęczyny, bogactwo. No i mamy jeszcze Leatherworkera, który z farmy mięsa pozwala nam sprzedawać skórę. Także jest to naprawdę opłacalne. Tu jest oczywiście reszta naszych NPC-tów, którzy w sumie zaczęli nam narzeć, kiedy tamtych wyprowadziłem. Także jest znowu ich tutaj strasznie dużo, powiem wam. I to będę chciał się pozbyć. Tu powstanie, moi drodzy, port. Tak, tu będzie port, który będę przypływał i tak dalej. Port prawdopodobnie taki twierdz będzie prowadził podwodny, tak myślę przynajmniej. No chciałbym go tu zbudować, chciałbym wyciąć te drzewa, tamte drzewa. Jest strasznie dużo roboty, ale pierwszą sprawą, którą dzisiaj obiecałem zrobić, jest wysadzenie tej maszyny. I niby mógłbym ją niszczyć ręcznie, odzyskać wszystkie bloczki, ale wiecie co, nie chcę mi się już po prostu od natłoku wszystkiego. Pozbieram to, co z niej zostanie. Naprawdę powiem wam, w żelazo to ja biedny nie jestem akurat. Mam go całkiem sporo, bo kurde, 400 bloków. Więc bez przesady, ile mi go może potrzeba być. A jest tu też pełno po prostu agentów, których ja nie chciałbym wypuścić przypadkiem na zewnątrz. Także wiecie co, po prostu porozstawiam sobie to TNT i za chwilę wysadzimy. Tylko chciałbym tak, żeby nie podpiąć go do redstone'a czasami, bo byłoby nieprzyjemnie, gdybym wysadził coś zbyt wcześnie. I w tym miejscu, gdzie będzie to miejsce wybuchu, po prostu coś powstanie tutaj, wiecie? Zastąpimy to jakoś, tą farmę kurczaków w tym miejscu, żeby coś ciekawego się znalazło. Problemem jest tylko to, że znajduje się w tym momencie tutaj utwardzona glina, terakota w tym momencie. Dlaczego to jest problemem? Ponieważ ona jest strasznie odporna na wybuchy. Także wydaje mi się, że to, co tutaj dałem, będzie małą koniecznością, powiedzmy. Dobra, mogę się wkopać tutaj. Tu powiedzmy zniszczymy ten redstone i co by nam nic nie cykało. Okej, i tu sobie postawimy parę TNT jeszcze. I w tym miejscu też dołożę TNT, co by to zniszczyć. Obiecałem, że to zniszczę. Strasznie nie chciałem się za to zabierać. I uznałem, że kurde, mam nagrać odcinek. To czemu by czegoś nie wysadzić do odcinku? Każdy będzie szczęśliwy, na pewno każdy stawi łapkę w górę, jak zobaczy ten wybuch. Dobra, zniszczmy to. A trochę komparatorów, repeaterów i tak dalej. Takie rzeczy, które są przydatne, aczkolwiek mogę sobie skraftować bez problemu. No i wydaje mi się, że powoli można to wysadzać już. Jest tego TNT całkiem sporo. Ile tego położyłem? Stack mi poszedł, wow. Stack TNT na wysadzenie czegoś takiego. No nieźle. Mam nadzieję, że za daleko to nie poleci, bo nie chciałbym sobie domku uszkodzić. Tutaj jeszcze porozstawiam pojedyncze te. No i co mogę powiedzieć jeszcze? Zostawcie łapkę w górę, to jest jeszcze nie koniec odcinka, jakby co, nie? Ale zostawcie łapkę w górę, to wtedy to wysadzimy, tak? Tak bym powiedział, ale nie, wysadzimy to już. Mam przy sobie tutaj właśnie zapalniczkę i trzeba czynić honory. Myślę, że zaczniemy od tego bloczku. Tutaj, prawda, zrób sobie screenshota na miniaturkę, czemu by nie? Oh yeah, to było piękne, wiecie? To było piękne i nawet nie uszkodziłem skrzynki, wow. Tylko troszeczkę, w małym stopniu, tak znikomo uszkodziłem sobie niestety górkę, wiecie? Ups. No tak mógłbym powiedzieć, szczerze mówiąc. Bo jest mi trochę przykro, bo nie myślałem, że to wybuchnie aż takim impetem. No ale spoko. Będę musiał tutaj połatać sobie z tego, co widzę, wszyściutko i porobić sobie jakieś ścieżki i tak dalej. No ale okej, jak mówiłem, jest to miejsce na otwarty pomysł jakiś. Także możecie zaproponować coś w komentarzu, co mogłoby się znaleźć w tym miejscu. Bo troszeczkę nie przemyślałem tak mocno jak... ...plozji, wiecie? Kurczę! Jeszcze nie mam dyrta już praktycznie tutaj, bo zostały same resztki go na połatanie tego wszystkiego. No ale okej.
misja zaliczona, bo jak najbardziej zniszczyłem tutaj farmę kurczaków. Troszeczkę chyba za mocno to niestety wybuchło, ale wow, skrzynka jest pełna, jeszcze w ogóle trafiło do niej mięso w międzyczasie, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Czyli teraz to będę musiał sobie pozbierać. Wiecie, co pozbieramy sobie teraz? Czemu by nie? Tu jeszcze śnieżki jakieś miałem. Tak, automatyczny sortnik, jakby ktoś pytał, po co te śnieżki w tym całym tym. To śnieżki są potrzebne do automatycznego sortingu, moi drodzy. Taka ciekawostka, od co, jeśli jeszcze nie robiliście go, lub nie widzieliście takiego odcinka u mnie, no to właśnie tak to się robi. Okej, tu jeszcze zbieram to i poniszczę te redstone, żeby ich sobie nikt nie wykorzystał. No i tutaj oczywiście plan otwarty, co ja tutaj postawię. Może jakiś pixel art tu powstanie. W sumie fajnie by wyglądał tutaj w okolicy. Ewentualnie, no chciałbym ekspansywnie rozbudować swoją bazę, wiecie, żeby ten chodnik sobie puścić jednak. Ha, muszę nad czymś pomyśleć, serio. No ale teraz pójdziemy do podziemi, chociaż wypadałoby się wypakować, ale wypakuję się w sumie w podziemiach, bo tam się mogą przydać te rzeczy. Tu sobie póki co rosną kaktusy, więc... Ej, może farmę kaktusa, możecie potwierdzić, czy to dobry pomysł. Tak, wszystko was pytam. Tak, zostawkę. Schodzimy teraz na dół. Na dół, ponieważ tam jest laboratorium, jak pamiętacie. Laboratorium rozbudowało się o jeden segment. Jeszcze nie pomieszczenie, a o jeden segment póki co. Tylko jak nasza farma trzciny działa? Działa! To jest najważniejsze. Dobra, podgłośnimy sobie trochę Minecrafta, ponieważ był za cicho znowu, aczkolwiek przy wybuchach to musiałem go sobie ściszyć. No i jest nasza podłoga w laboratorium. Jeszcze tutaj nie wszystko jest zrobione. Póki co czekam, bo myślę, że z pryzmarynu będę budował bardziej tutaj też w najbliższym czasie. Dzień dobry, panie zombiak. Co by pan ode mnie chciał? Pan by chciał pewnie w ciul dostać, tak? To dziękuję bardzo, że pan postanowił sobie pójść. Jest tu, moja drodzy, bardzo mądre zdanie. Jest tu, moi drodzy, farma krów, automatyczna farma krów, półautomatyczna farma krów, która polega na tym, że te krowy rozmnażam, małe spływają w tamto miejsce, no i następnie, kiedy urosną, no to po prostu... giną w lawie. Tak, spalają się, robią dla mnie upieczone mięsko i takie tam sprawy. Co jakiś czas one są tutaj wyrzucane. Jest to pomysł mojej farmy automatycznej, półautomatycznej krów, który zbudowałem na streamie. Także jeśli ktoś by był ciekawy, to może na streamie zobaczyć, jak to zbudowane jest. Tu znajduje się jednak skrówek właśnie, do której te mniejsze krówki, które tutaj są po dotarciu, w to miejsce zaczynają iść. Bo niestety małe krowy mają coś takiego jak większość małych zwierząt w Minecrafcie. W momencie, kiedy są duże obok, to one idą do dużych. No ale to, że duże znajduje się w tym miejscu, po jakimś czasie też się przestawią na nią i będą stały w tym miejscu. I jak urosną, to nieważne, czy siedzi sobie w hoperze, czy stoi sobie w tym miejscu, wpada do lawy, spala się, daje nam mięsko i daje nam skórę. Póki co jest tutaj mało krów, będę musiał jeszcze sobie przetransportować te, które zostały u góry. I będzie to wtedy naprawdę fajnie działać, jak będę mógł tutaj naprawdę dużo tych małych zrobić. Więc będę sobie tylko podchodził i tylko muszę je rozmnażać i tak dalej. Tu jeszcze muszę zrobić podłogę, ściany i wszystko w sumie w tym pomieszczeniu muszę zrobić. Tu będzie jeszcze ściana, to jest mniej więcej zarys, jak tu będzie ściana szła. Tu, jak pamiętacie, jest zarąbiste przejście, z którego jestem dumny. I w sumie wiecie co, damy kurczakowi tutaj coś zjeść, co by sobie coś podjadł, nie będę głodził, kurczę. Jest w sumie więzień, projekt moich badań i tak dalej. Aczkolwiek nie mam zamiaru go tutaj torturować w ten sposób. Odłożę sobie tylko tutaj mięsko, które może mi się później przydać. I sobie trochę TNT też może się nadać. Redstone jak najbardziej dobrze, przyniosłem sobie ich hopery też swoją drogą, bo mam mało żelaza. Tak, straszne zaokrąglenie w dół. Mało. Mam trzy Ghast Tiry. I teraz przejdźmy do tematu, który chciałbym poruszyć z nimi właśnie. Także muszę sobie otworzyć na chwilę przeglądareczkę. Wy chyba wiecie, co można z Ghast Tirów skraftować. Nie? Zatrzymajcie w tym momencie film i napiszcie w komentarzu, co z Ghast Tira można skraftować. Zobaczymy, czy macie rację. Bo ja już tutaj zaraz sobie wciągawkę wpiszę. No jeżeli się załaduje za chwilę. Tu w ogóle mam fajne kilofy, powiem wam. Jedną fortunkę mogę w sumie komuś oddać, kurczę. Może czekoletowi ją dam? To by nie był głupi pomysł. I wiecie co? Czekam na end, szczerze mówiąc. Czekam na jajko smoka, ponieważ fajnie było zrobić sobie farmę złota, bo teraz mam dużo żelaza, mało złota. Zła, bo to szczerze mówiąc wygląda. Wiem, no a mi się odbiło. Dobra, ładuje mi się, także zaraz będę widział, jak to się dokładnie kraftuje. Tak, bardzo dobre przygotowanie do odcinka. Okej, czy ja mam wszystkie rzeczy, które są potrzebne? To mam szkło. Mam przy sobie szkło, mam przy sobie Ghast Tira, którego możemy poświęcić. I muszę jeszcze zrobić jedną tajemną rzecz, którą, moi drodzy, jest oko kresu. Oko kresu, które w sumie drogi interes teraz w tym momencie, bo perły są dosyć drogie. 4 emeraldy kosztuje mnie jedna perła. Ale spoko, warto to zrobić, ponieważ chciałem sobie w tym odcinku zrobić właśnie kryształ endu, moi drodzy. Jest to bardzo ładny przedmiot, który postanowiłem sobie umieścić gdzieś tutaj właśnie. Na powierzchni zamierzam sobie go ustawić jako taki
ozdobnik terenu, na trawniku po prostu sobie go ustawię, nie? Tak pomyślałem, tylko mam nadzieję, że nikt go mi nie pacnie, albo że przypadkiem szkielet w niego nie strzeli. Bo by było mi szkoda, jakby eksplozja taka duża była, bo niestety to strasznie mocno eksploduje. A dwa takie są w ogóle do wskrzeszenia smoka potrzebne, także wiecie, że będziemy wskrzeszać smoka w tej serii przynajmniej 10 razy. Będziemy sobie czasami wskrzeszać smoka, żeby sobie z nim powalczyć więcej niż raz. Bo pewnie pierwszy raz to pójdziemy na streamie u kogoś, a myślę, że właśnie zrobimy też odcinek sobie z reinkarnacji smoka pokonania. No i w przyszłości myślę, też zbudujemy farmę pereł, endermanów, co by każdy mógł sobie ich brać ile chce. Że to będzie dobry pomysł, tak myślę przynajmniej. No i mamy dzień kolejny wstał. Gdzie ja mogę to umieścić? Myślę, że możemy to umieścić gdzieś na tym wzgórzu. To by był chyba dobry pomysł, umieścić na przykład tam. Tak mi się wydaje. Z jednej strony jest portal, z drugiej to. Kurczę, te śnieżki przez chwilę wyglądały jak diamenty przez ten kolor, który mają na sobie. Ale dobra, nieważne. Wejdźmy sobie tam czym prędzej. Cześć pająk, dzień dobry tobie. Znaczy się już teraz nie mam problemu z nićmi, od kiedy mam moją farmę potworów. Czepiałem na problem, że nie miałem co z nimi robić. I szczęście, że mam tego NPC-ta, który skupuje nici. Dobra, wejdźmy sobie. Hops! Okej. Okay. I jesteśmy w tym momencie tutaj. Musimy przejść sobie na tamto wzgórze. Ciekawe, czy ktoś zauważy w ogóle ten kryształ. Naprawdę fajnie wyglądał na tym wzgórzu. Ja myślę, że możemy go umiejscowić na przykład tutaj. Tak o jedną kratkę wyżej i teraz stawiamy kryształ. I jest, moi drodzy. Mamy tutaj Ender Crystal, który jest... Wow, i teraz wystarczyłoby tak pacnąć łapką, żeby wybuchło to, ale nie zrobię tego. Dobra, ale to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Zazwyczaj chciałbym go jeszcze wstawić przed live'em, ale będzie dzisiaj wieczorem prawdopodobnie. A ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę miłego dnia. Nie pacajcie kryształowych... kryształów z Endu. I do zobaczenia wszystkim w następnym odcinku. Cześć!